W dzisiejszym odcinku razem z Natalią będziemy na waszych oczach łamali zasady. Ale zanim zaczniecie pisać w komentarzach, że to co robimy jest nielegalne, głupie i nieodpowiedzialne, to spokojnie, dlatego że wszystko co będziemy dzisiaj robili jest w Polsce legalne. Wszystko dlatego, że zasady i przepisy, które w dzisiejszym odcinku razem z Natalią będziemy łamali, pochodzą z innych krajów i uwierzcie, że niektóre są tak dziwne, że nie będziecie chcieli wierzyć, że faktycznie istnieją. W dzisiejszym odcinku wygrywa osoba, która w ciągu 2 godzin da radę złamać więcej tego typu głupich zasad, no właśnie z całego świata. Ale zanim razem z Natalią zaczniemy łamać te zasady, to strzelcie koniecznie łapkę w górę pod tym filmem. I tutaj nie łamcie zasady, tylko serio to zróbcie. Dlatego, że jak dobijecie pod tym filmem 30 tysięcy lajków, to nagrywany kolejny podobny odcinek. Więc żeby tego nie przegapić, poza lajkiem koniecznie też zasubskrybujcie mój kanał, robiąc to samo, co w tej chwili na palcu, tyle tylko, że tam na dole pod ekranem, obok mojego awatara. No dobra, jak widzicie, Natalia ma już przygotowaną swoją kamerę, dlatego, że dzisiaj rywalizujemy na 2 kamery. Każdy z nas będzie oddzielnie i Natalia przygotowałaś się wczoraj? Przygotowałam. Dużo masz? Całkiem sporo, wydaje mi się. Okej. Okay. Bo właśnie, wczoraj wieczorem każdy z nas szukał dziwnych i absurdalnych przepisów, które dzisiaj będziemy mogli łamać i Natalia, musimy ustalić, że jeśli złamiemy jakiś przepis, to wysyłamy go do siebie, dobra? Tak, żeby nie powtarzać tego, co zrobiliśmy. O nie, serio? No, czyli jeśli ja złamę jakiś przepis i ty też go wczoraj znalazłaś, to już nie możesz go zrobić, nie? Właśnie dlatego, Natalia, nie może dzisiaj być niczego pewna, bo mogę cię uprzedzić czymś i pamiętaj, że mamy tylko 2 godziny, nie? Więc no czas będzie szybko się kończył. No dobra, Natalia, nie ma co, trzeba zaczynać, więc uwaga, 2 godziny czas, start, poszło. Dobra, słuchajcie, ja sobie zacznę od lekkiej klinczówy, dlatego że pierwszy przepis, bardzo dziwny, który znalazłem, pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Na kilku stronach wyczytałem, że w Stanach Zjednoczonych w stanie Massachusetts chrapanie jest zabronione, chyba że wszystkie okna w pomieszczeniu, w którym śpisz, są szczelnie zamknięte. To oznacza, że jeżeli będę chrapał przy otwartym oknie, to no złamię przepis, który obowiązuje w Stanach i zdobędę wtedy 1 punkt, więc uwaga, odsłaniam filankę, otwieram okno na oścież. Dobra i uwaga, kładę się, teraz widzę, przygotujcie się na ostrą dawkę cringe'u, bo muszę udawać, że chrapię, więc... Okej, chrapałem przy otwartym oknie, w Stanach Zjednoczonych byłoby to zabronione, więc 1 punkt trafia na moje konto. No dobra, dzisiejsze łamanie prawa zaczniemy sobie od prawa, które obowiązuje w Tanzanii i jest dosyć zabawne, bo brzmi ono tak. W Tanzanii obowiązuje zakaz posiadania włosów dłuższych niż 36 cm. Mi się wydaje, że ja mam włosy dłuższe niż 36 cm, więc idziemy zmierzyć i jeżeli tak będzie, to będziemy mieli pierwszy złamany zakaz. Biorę miarkę do mierzenia. Dobra, mam już tutaj miarkę. Uwaga, teraz musimy jakoś to zrobić. Czekajcie. Nie jest to łatwe do zrobienia samemu, ale czekajcie, tutaj gdzieś kończą się moje włosy, muszę prostować głowę. 60 cm, więc pierwsze prawo mamy złamane. Drugi przepis, jaki złamiemy, pochodzi z Meksyku i dotyczy on jazdy na rowerze. Podobno w Meksyku, nawet jeśli jedziesz po całkowicie płaskiej ulicy, uważane jest za niebezpieczne, a tym samym niezgodne z prawem, zdejmowanie nóg z pedałów podczas jazdy na rowerze. Czyli widzowie, w Meksyku podobno nie można, wiecie, odrywać nóg od pedałów jadąc na rowerze i żeby złamać ten przepis, musimy iść po rower. Kolejny przepis, który będę łamała w dzisiejszym odcinku, obowiązuje w Hawajach i jest on całkiem zabawny. Trzymanie monety w uchu to poważne przestępstwo na wyspach. Każdy, kto zostanie złapany z legalnym środkiem płatniczym w uchu, zostanie podejrzany o sprzedaż nielegalnych narkotyków. Jak widzicie, przepisy w dzisiejszym odcinku są naprawdę zabawne i w sumie będzie jeszcze kilka takich śmiesznych, ale żeby wykonać ten zakaz, w sumie żeby złamać ten zakaz, potrzebujemy monety. No słuchajcie, jestem w świetnicy, tutaj jest mój rower, ale tak sobie pomyślałem, że ten zakaz dotyczy pewnie miejsc publicznych, więc chyba nie wystarczy, jak złamię go tutaj w garażu, więc wyjadę, słuchajcie, na zewnątrz i no tam spróbujemy to złamać. Okej, przyniosłem sobie portfel, teraz tylko znajdźmy jakąś monetę. Aha, mam same żółte. No dobra, nieważne. Bierzemy 5 groszy i teraz te 5 groszy wkładamy sobie do ucha. Czekajcie, to tak wsadzić, żeby się trzymało. Proszę, moneta w uchu, więc kolejny zakaz złamany. A te 5 groszy oczywiście odkładam tutaj na szczęście, no bo nikomu nie będę dawała pieniędzy z mojego ucha. No słuchajcie, jak widzicie, jestem już na rowerze w miejscu publicznym, więc możemy w końcu złamać to meksykańskie prawo i uwaga, cyk, o proszę bardzo, jedna noga, druga noga, obie odrywane od pedału, więc elegancko 2 punkt w dzisiejszym odcinku zdobyty. Mój kolejny zakaz uchodzi z Japonii i powiem wam szczerze, że jak pierwszy raz go przeczytałam, to myślałam, że to jest jakiś żart. Karą grzywny i więzienia grozi wsadzenie lodów do skrzynek pocztowych. Jest to dość nowe prawo, bo wprowadzono je w 2006 roku, po tym jak listonosz w prefekturze Saitama został aresztowany za upychanie lodów czekoladowych w skrzynek na listy. Po przeczytaniu tego naprawdę myślałam, że to jest żart, ale zaczęłam czytać i sprawdzać i faktycznie takie prawo zostało wprowadzone, więc musimy teraz wziąć lody, pójść do skrzynki pocztowej i je wsadzić i będziemy mieli kolejne prawo złamane. Kolejny dziwny zakaz, też związany z rowerem, pochodzi tym razem ze Stanów ponownie i prawo miasta Galesburga Stanów Zjednoczonych surowo zabrania wymyślnej jazdy jakimkolwiek rowerem po ulicach miasta, w szczególności jazdy z obiema rękami odsuniętymi od kierownicy. W takim razie widzowie, uwaga, odrywam ręce od kierownicy, proszę bardzo, jadę teraz sobie bez trzymanki
i ten właśnie sposób złamałem kolejne prawo ze Stanów Zjednoczonych i dzięki temu mam 3 punkty. Bierzemy taką kostkę śnieżynkę, wydaje mi się, że ona będzie idealna do schowania do skrzynki. Otwieramy skrzynkę, wsadzamy loda, zamykamy. Jak widzicie, tam przez kratki widać tego loda i 3 punkt dzięki temu ląduje na moim koncie. Dobra, słuchajcie, wróciłem do domu, dlatego że... Dzień dobry, ja muszę jechać do galerii. Ja też muszę jechać, nie do galerii, ale... No, podróżmy do galerii i sobie jedz gdzie musisz. Ale ja ciebie nadbiorę potem, bo ja mam dużo zadań na mieście. No dobra, to ja sobie wrócę jakoś. Tak? No. No właśnie, jak przed sekundą słyszeliście, muszę jechać do galerii, żeby wykonać kolejne moje zadania, bo mam tam dużo praw do złamania. Kurde, trzeba się zreszać, bo jak widzicie, prawie pół godziny za nami, a póki co mamy remis. Ale zanim wyjdziemy z domu, to ja muszę, słuchajcie, przebrać się w jakąś żółtą koszulkę. Okej, gotowy, dlatego że ta koszulka pozwoli mi zdobyć kolejne punkty. Nara, to ja to powodzonka, nara. Okej, jak widzicie, jestem już pod galerią, a przyjechałam tutaj dlatego, żeby złamać zakaz, który obowiązuje w Mediolanie. W Mediolanie nie zniesiono starego prawa, które nakazuje w publicznych miejscach wszystkim się uśmiechać. Zwolnieni z niego są tylko ci, którzy uczestniczą w pogrzebach lub pracują w szpitalach. Tak jak słyszeliście, mam mega łatwy zakaz do złamania, po prostu w miejscu publicznym muszę iść smutna. No dobra, chyba tyle wystarczy, kolejny zakaz złamany, więc 4 punkt leci na moje konto. No dobra, odstawiłem Natalię do galerii, niestety straciłem na tym trochę czasu, no ale mamy jeden samochód, więc musimy się nim jakoś dzielić. I ja teraz lecę szybko na plażę, dlatego że tam damy radę złamać 4 albo może nawet 5 przepisów, no z różnych części świata. Co ciekawe, kolejny zakaz, który będę łamała, także pochodzi z Mediolanu, ale dotyczy on czego innego. W 2017 roku Mediolan wprowadził w wakacje nowe zakazy dotyczące zachowania turystów. Jednym z nich jest właściwie całkowity zakaz używania selfie sticków. Żeby złamać ten zakaz, potrzebujemy niestety selfie sticka, ja go nie mam, więc musimy iść teraz szybko go kupić. Dobra, jestem w MediaMarkcie, udało mi się znaleźć jakiegoś selfie sticka, bierzemy jego, co prawda trochę kosztuje. No słuchajcie, dojechałem na miejsce, mam z sobą latawiec, bo on przyda mi się za chwilę, ale zanim latawiec, to wróćmy do przepisu z żółtą koszulką, dlatego, że znalazłem informację, że w Malezji obowiązuje zakaz chodzenia w żółtych koszulkach. Wszystko dlatego, że w 2016 roku rząd Malezji zakazał żółtej odzieży po tym, jak tysiące protestujących właśnie w żółtych koszulkach zalały ulicę Kuala Lumpur i zażądały dymisji premiera. Od tego czasu każdy ubrany na żółto może zostać aresztowany pod założeniem, że protestuje przeciwko rządowi. Właśnie dlatego, gdybym był w Malezji i miał na sobie tą koszulkę, to złamałbym prawo, a więc kolejny punkt dość łatwy trafia na moje konto. No dobra, selfie stick kupiony, rozpakowany, telefon podłączony i uwaga, musimy teraz go jakoś użyć. Ciężko będzie mi to nagrać, więc po prostu nagram wam tak, o. Ja myślę, że ten zakaz został złamany, bo jesteśmy w miejscu publicznym, które jest galeria, no i użyliśmy selfie sticka. Ale skoro jesteśmy już przy koszulkach, to kolejny przepis pochodzi z Hiszpanii, tym razem z Barcelony, dlatego że z uwagi na dużą liczbę turystów w Barcelonie obowiązuje zakaz chodzenia publicznie bez koszulki. Wszystko dlatego, że starając się, aby ulice Barcelony były wolne od plażowiczów w bikini i mężczyzn bez koszulki, ustawodawcy w hiszpańskim mieście nad Morzem Śródziemnym zabronili każdemu noszenia topless, w sensie chodzenia topless, lub noszenia kostiumów kąpielowych w miejscach publicznych poza plażą i basenem. Więc uwaga, czekajcie, żeby złamać ten przepis, musiałem zdjąć koszulkę w miejscu publicznym. Na plaży jeszcze nie jestem, mam kawałek drogi, więc mogę trochę teraz dziwnie wyglądać, ale dzięki temu zdobywam kolejny punkt. Okej. Czas teraz na kolejny zakaz, tym razem nie będzie to zakaz z Mediolanu, tylko z Singapuru. W Singapurze nie wolno rzucić gumy w miejscu publicznym. W ten sposób władze mają pewność, że guma nie trafi na chodnik i nie zanieczyści miasta. To prawo jest mega znane, ale żeby je złamać, muszę mieć najpierw po gumę do rzucia, bo niestety jej nie mam. W ogóle w międzyczasie spojrzałam też na zegarek i jak możecie zauważyć, minęło już prawie godzina, więc już prawie połowa czasu za nami. Dobra, mamy gumę do rzucia, więc bierzemy jedną paczkę, ona nam powinna wystarczyć. Teraz tylko wystarczy, że weźmiemy tą gumę do buzi, zaczniemy ją rzuć. No jak widzicie, kolejne prawo złamane i o ile się nie mylę, to jest już 5 punkt na moim koncie. No i niestety jednak się mylę, bo był to 6 punkt. Ale dobra, słuchajcie, jak widzicie, minęła ponad godzina, ja póki co mam 5 punktów i jak tak dalej pójdzie, to nie zdążę zrobić tych wszystkich zadań, które sobie przygotowałem, więc idziemy szybko na plażę, bo tam, mam nadzieję, złamiamy kolejny przepis. No dobra, dotarłem w końcu na plażę, ale powiem wam, że jestem trochę zawiedziony, bo myślałem, że będzie bardziej wiało, dlatego że no kolejny przepis związany jest z latawcami, a dokładniej z zakazem ich puszczania. Generalnie na południowo-wschodnim krańcu Australii, gdzie znajduje się Melbourne, nielegalne jest puszczenie latawca w przestrzeni publicznej, jeśli przeszkadza to innej osobie. No i generalnie wiecie, dzisiaj raczej nikomu przeszkadzać nie będę, bo o, no zwróćcie uwagę, że za dużo ludzi na plaży nie ma. Ale znalazłem informację, że prawodawcy w Buenos Aires w 1907 roku poszli o krok dalej niż ci z Australii, dlatego że całkowicie zabronili puszczania latawców. Jak widzicie, po ostatnim odcinku z basenu, który nagrywaliśmy z Natalią, został nam ten oto latawiec, który wtedy nie chciał latać, więc rozłożę go i zobaczymy, czy teraz poleci. Kolejny zakaz, który spróbuję załączyć w dzisiejszym odcinku, będzie pochodził z Hiszpanii i chyba z Hiszpanii jeszcze żadnego zakazu dzisiaj nie było. Sevilla uniemożliwia ludziom grę w domino w miejscach publicznych, dlatego że pionki robią zbyt dużo hałasu, gdy brzdąkają, gdy gracze je odkładają. Niestety do złamania tego zakazu będę potrzebowała domina i nie wiem, czy uda mi się jej kupić, dlatego powiedziałam, że spróbujemy złamać ten zakaz. Pójdę teraz do smyka, zobaczę, czy tam będzie, jeżeli nie, to pójdziemy do Tempika, a jeżeli tam nie będzie, to po prostu pominiemy ten zakaz i przejdziemy sobie do kolejnego.
Dobra, słuchajcie, w końcu udało mi się to jakoś rozplątać, bo że Natalia po tamtym odcinku tak to zawiązała, że masakra, ale uwaga, zobaczymy czy poleci. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że było widać. Trochę poleciał, jak zawiało raz, to wiecie, to tak fajnie się podniósł, ale no chyba możemy uznać, że latawie spuszczony, więc kolejny przepis tym razem z Argentyny i Australii. Złamany. Przyszłam na gry, niestety jedyne co udało mi się znaleźć jakąś podróbkę jęgi, ale nie poddaję się, szukam dalej. Są warcaby, jest też Chińczyk, jakieś kółko i krzyżyk, statki, wszystko inne tylko nie domino, jeszcze spróbuję się rozejrzeć. No niestety, albo tutaj nie ma, albo po prostu ja jestem ślepa i nie widzę, idziemy do Empika. Obawiam się trochę, że jeżeli to domino miałoby być tutaj, to byłoby gdzieś tutaj, bo tutaj są w sumie takie podobne gry, ale jeszcze się rozejrzę, mam nadzieję, że uda się znaleźć. No niestety nic nie mogę tego znaleźć, więc przechodzimy do kolejnego prawa, które złamiemy. Ale dobra, z racji tego, że jesteśmy na plaży, możemy to wykorzystać i złamać kolejny przepis, tym razem z Włoch, który, słuchajcie, dotyczy zakazu budowania zamków z piasku i kopania dołów na plaży w kurorcie Heraklea. Znalazłem informację, że nie można tam budować zamków z piasku ani kopać dołów, dlatego że zostało to uznane za niebezpieczne oraz uciążliwe dla innych plażowiczów, no i jest po prostu tam zakazane. Ten zakaz też bardzo łatwo uda nam się złamać, dlatego że, no jak widzicie, piasku na plaży w Trójmieście nie brakuje. O, tam widać, że ktoś też złamał włoski zakaz i zbudował mega ładny zamek, tak mi się przynajmniej stąd wydaje. Ale ja nie będę tracił czasu, żeby budować zamek, bo mamy jeszcze sporo innych przepisów i zasad do złamania, więc złamy zakaz mówiący o tym, że nie można na plaży kopać, o proszę bardzo, dołów w piasku. Wykupiemy, o proszę bardzo, taką nie za głęboką dziurę i wydaje mi się, że o, dokopując się do mokrego piasku, możemy uznać, że punkt zdobyty. By the way, nie wytrzymałem i podszedłem zobaczyć ten zamek z piasku. Zwróćcie uwagę, że no jest dość spory, ale kurde, z daleka wyglądał trochę lepiej. Kolejne prawo, które złamię w dzisiejszym odcinku, będzie pochodziło ze Stanów, a dokładniej to ze stanu Alabama. Powiem wam szczerze, że my to prawo w Polsce łamiemy dosyć często, szczególnie na jakichś imprezach. Nie tylko nie można puszczać konfetti, ale posiadanie, przechowywanie, używanie, produkcja lub sprzedaż w granicach miasta jest nielegalna. Powiem wam, że to prawo jest serio mega ciekawe. Idziemy teraz spróbować poszukać konfetti i wystarczy w sumie, że schowam je do swojego plecaka. No i kolejne prawo będzie złamane. Żeby kupić konfetti, po raz kolejny wchodzę do Empika. Próbuję znaleźć, niestety widzę tylko jakieś pieniaty, ale może gdzieś z drugiej strony jeszcze będzie. O, i w sumie idąc na drugą stronę udało mi się znaleźć taki kartonik. I kurde, z tego co widzę, każde jest zniszczone i otwarte. A tutaj udało mi się znaleźć takie małe konfetti z motylami, więc biorę je. No dobra, konfetti kupione. Teraz wystarczy, że ja schowam je do plecaka i mam nadzieję, że mi nie wystrzeli. Dzięki temu, że udało mi się je kupić i dzięki temu, że będę trzymała je w plecaku, kolejne prawo złamane. Dobra, wyszedłem z plaży, idę teraz do lasu, dlatego że kolejny przepis, który złamiemy, pochodzi z Kanady, dokładnie z Toronto i tam podobno, słuchajcie, zabronione jest wspinanie się na drzewa. Czytałem, że jeśli staniemy przyłapani na robieniu tego gdziekolwiek w prowincji Ontario, to zapłacimy wysoką grzywnę. Więc no, idziemy do lasu, spróbuję wspiąć się na jakieś drzewo, żeby zdobyć kolejny punkt. No dobra, doszedłem do lasu, nikogo wokół mnie chyba nie ma, więc odłożę kamerę i spróbuję, słuchajcie, wspiąć się na któreś z tych drzew. Jestem! Tak się staram, widzowie, co poszło w moim życiu nie tak, że mając 25 lat, zamiast, wiecie, być po ślubie i wychowywać już dwójkę dzieci, wspinam się na drzewa i robię z tego filmy na YouTube'a. Ale nieważne, jest fajnie, więc kolejny punkt trafia na moje konto. Kolejne prawo, które złamię w dzisiejszym odcinku, dotyczy jedzenia i powiem wam szczerze, że zdarza mi się je nagminnie łamać i wydaje mi się, że wam też. Co ciekawe, pochodzi ono z Florencji i co ciekawe, to prawo nadal we Florencji obowiązuje. Tak mówi nowe prawo, które zabrania zatrzymywania się i siadania z jedzeniem na schodach, chodnikach, na progach sklepów i lokali gastronomicznych, w pobliżu domów mieszkalnych i na krawężnikach. Za zjedzenie lunchu niezgodnie z prawem grozi mandat w wysokości nawet 500 euro. Ale żeby złamać to prawo, potrzebujemy lunchu i my z Karolem niestety nadal jesteśmy na białej diecie i moim lunchem może być jedynie sucha bułka. Ale powiem wam szczerze, że zjadłem takiego maczka, poszłam sobie na ten krawężnik z takim hamburgerem, ale niestety idziemy po suchą bułkę. Udało mi się znaleźć krawężnik, nie wiem czy to dobrze widać, ale patrzcie, o! Tutaj jest krawężnik. Teraz wystarczy, że na niego usiądę. Powiem wam szczerze, że też trochę zaszalałam, bo wziąłam sobie drożdżówkę z kruszonką. Co każdą wizytę drożdżówka jest mniejsza i w ogóle zobaczcie jak ona wygląda. Nie ma w ogóle lukru, a ona jest z lukrem. No ale nieważne, przejdźmy do łamania naszego prawa. Siedzę już na krawężniku. O, nie wiem czy to dobrze widać, ale uwaga. Drożdżówka jest jedzona, więc kolejne prawo złamane. Na moim koncie jest już chyba 8 punktów, czekajcie, upewnię się. Dobra, sprawdziłam i faktycznie mam 8 punktów, więc idzie mi całkiem nieźle. Teraz kolejne prawo do złamania będzie mega łatwe, ale pozwólcie, że zjem tę drożdżówkę do końca i dopiero się nim zajmiemy. No dobra, wrócimy do samochodu, dlatego że kolejny przepis złamiemy właśnie w trakcie jazdy, ale spokojnie, to nie będzie ani przekraczanie prędkości, ani, nie wiem, jazda na czerwonym świetle, bo wszystko co dzisiaj robimy, przypomnę, jest legalne w Polsce, ale w Stanach Zjednoczonych, a dokładnie w New Jersey, słuchajcie, wyprzedzając jakiś inny pojazd, trzeba zatrąbić. Jest to zapisane, że no właśnie w trakcie wyprzedzania, słuchajcie, trzeba, wiecie, ostrzec naciskając klakson, więc jadąc w kolejne miejsce, złamię ten przepis, dlatego że, o, zaraz tutaj będę wyprzedzał samochody i, no tego
klaksonu w trakcie tego manewru nie użyję. Dobra, uwaga widzowie, cyk, zmieniam pas, wyprzedzają pojazdy, które są teraz po mojej prawej stronie. Hejka, hejka, możemy im pomachać. W New Jersey powinienem, słuchajcie, w tym momencie zatrąbić, ale ja tego nie zrobię. O, tutaj sobie biję się z pomocą na ten pas. I w ten właśnie sposób złamałem kolejny przepis ze Stanów Zjednoczonych i kolejny punkt trafia na moje konto. Dobra, drużyna zrobiona, więc możemy przejść do łamania kolejnych zasad i tym razem złamiemy sobie zasadę z Dubaju. W Dubaju nie można pić alkoholu w miejscu publicznym, nie można też spacerować po mieście w stanie po spożyciu, nie można też mieć przy sobie alkoholu także zamkniętego. Pójdę teraz po prostu do sklepu, bo jakiś alkohol wsadzę go do plecaka, albo po prostu będę trzymała go w ręku i w ten sposób złamiemy prawo, bo no niestety nie możemy jeszcze pić alkoholu. No dobra, jak widzicie, dojechałem w kolejne miejsce, jakim jest myjnia samochodowa, dlatego że kolejny przepis, jaki złamy, dotyczy czystości samochodu, dlatego że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich prowadzenie brudnego samochodu, no, jest nielegalne. Wyczytałem, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich brudne samochody są postrzegane jako obiekty szpecące wizerunek miasta i no mogą zostać odholowane, a właściciele tych samochodów ukarani grzywną do 3000 dirhamów, czyli no niecałych 4000 zł. Właśnie tak, słuchajcie, ja pojadę teraz. Nie, ja nie muszę mieć samochodu. Ja, słuchajcie, muszę mieć brudny samochód, a nie umyty, więc w sumie nie wiem, po co tutaj przyjeżdżałem. Dlatego że, o, proszę bardzo, jak widzicie, z przodu na zderzaku, na lampach jest mega dużo owadów. Felgi, jak widzicie, są, no, mega zakurzone. Samochód zresztą może też nie jakoś bardzo, ale jak widzicie, o, ma na sobie praktycznie wszędzie piasek. Nie wiem, czy w Dubaju i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich ktoś by do takiego wyglądu samochodu się przyczepił, ale no, samochód jest brudny, nie jest umyty, więc można uznać, że zasada złamana. Dobra, jestem już w sklepie i wezmę jakieś piwo, którego w sumie nigdy nie piję. Piłam po białej diecie, na pewno go spróbuję. Jest to w ogóle smak maliny z borówką amerykańską. Dobra, udało mi się kupić to piwo i w ogóle patrzcie, jak prawo jest łamane. Teraz sobie idę przez galerię, trzymając tą puszkę. Pochodzę sobie jeszcze z nim trochę przed galerią. O, proszę, jak sobie idę nielegalnie. Powiem wam, że serio, niektóre te zakazy są śmieszne i absurdalne, no ale niestety tak jest prawo w innych państwach. Ale dobra, jak widzicie, do końca zostało już niecałe 10 minut, więc jadę szybko do galerii, która jest obok, bo chciałbym złamać jeszcze jedną bardzo ciekawą zasadę z Korei Południowej, ale o co dokładnie chodzi, powiem wam na miejscu. Do końca naszego wyzwania zostało niecałe 8 minut. Ja mam przygotowane do złamania jeszcze jedno prawo, które pochodzi z Włoch, a dokładnie z wyspy Capri, ale niestety obawiam się, że nie zdążę tego zrobić. Ale chociaż zdążę wam przeczytać. Ta piękna wyspa to prawdziwy raj dla chcących wypocząć turystów. Obowiązuje tam jednak zakaz noszenia głośnego obuwia. No powiem wam, że ten zakaz też jest całkiem ciekawy do złamania i niestety, żeby to zrobić, potrzebujesz szpilek i przejście w nich po galerii albo po prostu na jakimś lasu przed galerią, a jak widzicie, aktualnie mam na sobie konwersy, więc no to niestety nie jest rodzaj głośnego obuwia, musiałabym jechać do domu, ale no niestety w tym czasie nie zdążę. Udało mi się złamać 9 zakazów, miałam przygotowanych 11, niestety dwóch nie udało mi się zrobić. Obawiam się niestety, że przegram z Karolem, bo przed chwilą on pisał chyba, że robi już, aha, zrobi już 10, więc no niestety jestem przegraną w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że zakazy, które wam pokazałam, były śmieszne i ciekawe, ale w ogóle możecie dać znać w komentarzu, jaki zakaz był dla was najśmieszniejszy, oczywiście z tych, które zrobiłam ja i które zrobił też Karol. Dobra, słuchajcie, dojechałem na miejsce, jestem przed galerią i to wystarczy, chodzi po prostu o to, abym był w miejscu publicznym i w Korei Południowej jest mega dziwny zakaz, który polega na tym, że nie można wyłączać dźwięku aparatu w telefonie. Zastanawiałem się, czemu tak jest i wyczytałem, że w odpowiedzi na kryzys związany z ukrytymi kamerami w metrze, rząd Korei Południowej zakazał wyciszania kamer telefonicznych, w sensie komórkowych, podczas właśnie robienia zdjęć. Chodzi o to, żeby, wiecie, jeżdżąc gdzieś na przykład w metrze czy coś, nie robić zdjęć ludziom z ukrycia i będąc w Korei Południowej i robiąc zdjęcia, musi być słychać ten oto dźwięk. W takim razie, żeby złamać tę zasadę, uwaga, jak widzicie, włączam tryb cichy, żeby nie było tego dźwięku. Robię, proszę bardzo, zdjęcia, tego dźwięku nie ma, więc zasada złamana. Ale okej, wróciłem do samochodu i no właśnie, jak słyszeliście, czas minął, więc wracam do domu zrobić podsumowanie. No dobra, dojechaliśmy do domu i okazało się, widzowie, że wygrałem 2 punktami. Tak, właśnie ja ci muszę pogratulować. Dziękuję. Bo ja wiedziałam, że miałeś 10 punktów, jak ja miałam 9. A, no właśnie, ostatecznie miałem 11, więc widzowie, można powiedzieć, że złamałem więcej zasad i w innych krajach poszedłbym może nawet siedzieć za to. Ale na szczęście w Polsce nie mamy aż tak głupich zasad, chociaż niektóre pewnie też by się dawały na odcinek, ale no ich łamać nie możemy. Tak czy inaczej, mamy nadzieję, że ten trochę inny film wam się spodobał. Mamy nadzieję, że dowiedzieliście się, że no na świecie bywa dziwnie. Ale nie ma co przedłużać, jeśli wam się podobało, strzelcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, wpadajcie na kanał Natalii, a my póki co się żegnamy, trzymajcie się, nara!